została drużyna już w pełni wyposażona i mamy potężne pojedynki teraz. Od razu morale padają wszystkim drużyny, całej drużynie jednej shot z wojny. Są dosłownie unicestwiani w kick and field i mamy ogień tak naprawdę w kleszcze wziętą całą drużynę, czyli całą armię kosmicznych Marines, ale znowu wlecieli szturmowcy na plecy właśnie, żeby związać ich walką wręcz. O, co? Co się dzieje? Co? Ty! Kamuflażen! Co to jest? Szpieg! Co? Wow! Zabójczyni kultu śmierci! Jakaś z napletem na głowie, co jest? Niewidzialna laska zaczęła nawalać. Molatora drwa. Uuu, nawet Dreadnought się pojawił. Tu, tu, na razie w wersji mele tutaj. Nawala całkiem potężnie. Jeszcze tym obrotowym atakiem. I widzimy, że chyba wszystkie siostry miłosierdzia tak zostały wyróżnięte w pień. A więc witajcie w kolejnych przygodach w Dawn of War Soulstorm. A dzisiaj mamy dylemat tak naprawdę. Nie wiem, kogo wybrać. Albo Quell bije kobiety, albo GT bije kobiety. A powiedzmy, że dzisiaj to Quell zbije kobiety. Sprawdźmy, co się stanie. No i zaczyna nam się bitwa. A grają dla nas GTGT jako siostry bitwy. Od razu tutaj już budują swoje pierwsze budynki, klasztor. I Quell Kapitano, który podobno bije kobiety. Jest lepszy niż poprzednie, ale dalej po staremu, okej. Okay. Jako kosmiczni Marines. Drużyna zwiadowców jest już tutaj dostępna. I klasztorne koszary. Mapka. Mapka wygląda bardzo, ale to bardzo atrakcyjnie. Jak widzicie, jest, powiedziałbym, że idealnie wyrównana, dosłownie 1 do 1. Jest to odwzorowane takie lustrzane odbicie. Na samym środku jest jedna kluczowa pozycja, którą ten, kto utrzyma przez 7 minut, zwycięży. Pamiętajcie o tym. Całkiem sporo przybocznych punktów rekwizycyjnych, o które raczej nie będzie aż takiej bitwy, właśnie bo gracze mogą, że tak powiem, zabezpieczyć to, co chcą i czekać, by budować armię. Ale mamy na środku dwa relikty, czyli też jeśli podzieliliby się, mogliby... tak jakby właśnie mieć dostęp do tych super epickich jednostek i jeden i drugi gracz. Oczywiście największe dymy będą na stówę na samym środku, ponieważ jest to... no tutaj bardzo odsłonięta pozycja, ale też w sumie można byłoby ją zabezpieczyć jakimiś działkami właśnie tutaj z tej czy z tej strony. No jest łatwo dostępna, praktycznie no widzicie, wystarczy przejść kilka kroków ze sztabu i już jest na środku. Obie strony konfliktu właśnie zajmują na razie bardzo bliskie te punkty rekwizycyjne. Plecy też już zostały zajęte. Czy jakiś punkt umocniony? Nie, na razie szkolą się tutaj tylko matka przełożona, generator pierwszy powstał. Na dole widzimy drużynę. Też widzicie, że to się nazywa drużyna, raczej nie, po prostu kosmiczni Marines. Natomiast w Dawn of War 2 są to taktyczni kosmiczni Marines, nie? Ta konkretna drużyna się tak nazywa. Taktycy tak zwani w skrócie. Dwa oddziały, czyli no całkiem fajna siła ognia. Tutaj zwiadowcy i może zaraz dojdzie też do pierwszego konfliktu. Jak widzimy, też mamy bardzo duży, nawet olbrzymi krater z ciężką osłoną na środek. Jeszcze nikt się nie pokusił. Nikt też jeszcze na razie nie buduje chyba posterunków. Nie, na plecach się zbudował, na razie jeden. Under fire, no właśnie, jesteśmy pod ustrzałem. Te animacje biegu są genialne. Zostawcie lajka, ludzie. No właśnie, każdy, kto jeszcze ogląda i jeszcze nie zostawił, a cieszy się z Dawn of War, zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję. To naprawdę pomaga. O, i zaczyna się pierwszy odstrzał. Drużyna właśnie sióstr wojny jest co prawda też ciężką piechotą, ale wydaje mi się, że no nie może się mierzyć z taktycznymi kosmicznymi Marines. I że w modzie nazywają się taktyczni Marines, okej. Okay. No tutaj zdecydowanie są to zwyczajni po prostu kosmiczni Marines. Pogniły tutaj swoje siostrzyczki, zajmowanie reliktu i atak, o, błyskawiczna neutralizacja, będzie zajęcie. Kluczowa pozycja, czy się pokusi o to, Quell Capitano? Nie, to jest GT, tak? Tak, GT jest siostrami właśnie wojny, czy tam bitwy, a tutaj Quell Capitano to kosmiczny Marines, trzeba zapamiętać. I mamy teraz próbę zajęcia środkowego punktu, kluczowej pozycji, ale już od lewej flanki wlatują dwa pełne składy kosmicznych, taktycznych Marines. O, tutaj mamy siostrę wojny z... jak ty się dosłownie pani nazywasz? Matka przełożona, o, została tutaj dołączona. O, całe murale tych kosmicznych Marines zostały złamane. Oddział jest praktycznie bezużyteczny, musi się wycofać. Ci jeszcze dychają, ale też dostają bardzo dużo obrażeń. Bardzo dużo właśnie murali tutaj padło. I jednak zostali przyszpileni, przygwożdżeni przez zmasowany ostrzał sióstr. Tutaj skauci znowu spróbują zneutralizować punkt. No i taktycy, tutaj drogie to było, patrzcie, 50 rekwizycji jest potrzebne, żeby uzupełnić jednego taktycznego Marines. O, oni też tutaj przebiegli przez bazę, czy coś ma ich tutaj do ostrzelania? Nie. Za Imperatora, tak biegną tam... i nawalają do tych budynków po kolei, tutaj dopiero posterunek jest ulepszany. I jest, zaczyna się odliczanie. GT
zajmuje wreszcie kluczową pozycję. Od razu próba tutaj odbicia od kolkapitana jego kosmicznych Marines. Czy kobiety zostaną zbite? Nie, to jednak kobieta mnie bije. Sex misja is real, naprawdę. Za mało siły ognia. Potrzebowaliby właśnie tutaj na przykład ciężkich bolterów albo chociażby miotaczy ognia, żeby jakoś przełamać się tutaj przez ile? Raz, dwa, trzy i czwarty oddział sióstr wojny. Jest to po prostu za dużo. O, tutaj widzimy zajmowanie reliktu. Mamy też jedną wieżyczkę z ciężkim bolterem, ale chyba aż taka siła ognia nawet go pokona. Budynek rozwali z broni, no nie wiem czy mało kalibrowej, ale powiedzmy broni. O, naprawdę bardzo szybko. Taki zmasowany ostrzał. O, serwitor też atakowany. O, pojawili się wreszcie pierwsi szturmowi kosmiczni Marines, którzy jeśli uda im się właśnie związać odpowiednie oddziały walką wręcz, mają tutaj wsparcie też taktyków od tyłu. Zostało 6 minut. Przydałoby się tam właśnie wysłać na przykład jakichś scoutów, żeby już zneutralizowali ten punkt. O, i niestety morale padły dla kosmicznych szturmowych Marines. Chowają się właśnie w tym kraterze. Wszyscy mają tą ciężką osłonę. Wszyscy prują ile wejdzie. O, i niestety cały oddział szturmowy został zniszczony. O, scouts. Scouci też zaatakowani. I chyba jednak znowu Quel Capitano musi wykonać odwrót. Morale złamane. Muszą się wycofać znowu pod ten budynek strażniczy. Ciężkie, ciężkie straty. Jeśli naprawdę czegoś zaraz nie wymyśli, może być duży problem. Bionika została opracowana, kolejna drużyna taktycznych Marines. Przydałaby się właśnie tutaj coś w rodzaju zbrojowni. I oddział szturmowcy, szturmowy już też nadlatuje. O, zostały 4 minuty do zwycięstwa GT poprzez utrzymanie tego, tej kluczowej pozycji. O, właśnie, teraz może, skoro my nie chcemy, znaczy siostry wojny nie chcą tutaj do nas przyjść, to może zmusimy je do tego. O, tutaj trzeba uważać właśnie, żeby te jednostki jakoś się nie rozdzielały. Tak, jest neutralizacja. Czy będzie błyskawiczna reakcja ze strony GT? Na razie nie. A widzimy, no neutralizacje zawsze są o wiele, wiele szybsze niż zajęcie punktu. Kolejne ulepszenie zostało opracowane. Budowę tutaj min, jak widzimy, spore pole minowe nam się tutaj tworzy, jeśli przeciwnik dla kolkapitana chciałby tutaj wjechać od boku. I kosmiczni Marines sami próbują zająć. A widzicie, ile to zajmuje. Twój przeciwnik GT zdobył lokalizację, relikt. Sterunek ulepszony, widzimy, że to właśnie zwiększa. Pamiętajcie, że każde tak zajęcie punktu z rekwizycją daje po prostu przychód rekwizycji. Zabezpieczenie go posterunkiem daje więcej i ulepszanie tego też jeszcze więcej. I w samym właśnie chyba tutaj tym punkcie możemy ogólny przychód jeszcze zwiększyć rekwizycyjny. Po prostu całej rekwizycji, którą mamy, nie powiedzmy od, nie wiem, 10-20%. Nie jestem pewien dokładnie ile to tam daje. O, mamy też budowę zakończoną. Święty artefakt. Widzimy bardzo fajnie, tutaj taka tabliczka czekolady Mr. Beasta z piorunkiem. I oddziały, tak jest, wreszcie przychodzą pierwsze tutaj bajery pokroju. Dowódcy, sierżanta, ciężkie boltery. Tutaj mamy karabiny plazmowe. Więc ta armia naprawdę tutaj będzie teraz bardzo ładnie wyposażona. Tymczasem siostry wojny, no też mają ciężkie bolterki. Starszą siostrę przełożoną. Drużyna Serafin, czyli też taki oddział skokowy bym powiedział. Co tu jest? Działko termiczne, starsza siostra, karabinki termiczne. Widzimy takie wielkie, ciężkie miotacze ognia, chyba to są termiczne. Wszystko termiczne tu jest. Badanie zakończone. O, infiltracja serwoczaszek. Czyżby miała powstać nam tutaj faktycznie serwoczaszka? Mamy jeszcze bionika poziom drugi. Z niewytrzymałość kosmicznych Marines. Właśnie, ciekawe, że można tutaj jakby kliknąć w to, ale już opisu nie będzie, kiedy tak sprawdzimy sobie. Dzięki. O, niszczony posterunek. No, za pomocą głównie tych działek plazmowych, karabinków plazmowych, te posterunki bardzo szybko będą upadać. Co na to armia? Rusza, rusza, rusza w bok, sprowokowana trochę. Jest dużo pól minowych. Mamy też drużynę z szarych rycerzy, wzmocnionych zakonnym dowódcą. Została drużyna już w pełni wyposażona i mamy potężne pojedynki teraz. Od razu morale padają wszystkim drużyny, całej drużynie jednej siostr wojny. Są dosłownie unicestwiani w kilka chwil. Ciężkie boltery bardzo ładnie się sprawdzają. Drużyna kosmicznych Marines szturmowych w lekkich tarapatach, głównie za sprawą tej broni termicznej i płaszczek zostali wyróżnięci czystą siłą ognia tych bolterów. O, tu jakieś pioruny jeszcze. Pioruny. Pierun trzaśnie. Wydaje mi się, że siostry właśnie bitwy nie były zbytnio gotowe tutaj od GT na walkę wręcz, nie? Pokroju tego, że... O,
postulunek zniszczony, że nadejdą ci szturmowcy i szarzy rycerze. O, wjazd do bazy! Czy to się zakończy w taki sposób, że jakby sztab został zaatakowany? Od tyłu wchodzi jeszcze jedna drużyna sióstr wojny, ale to trochę za mało. Zwłaszcza jak te ciężkie woltery się rozłożą. O, właśnie złapani tutaj teraz w odwrocie. Jeszcze zniszczone morale. O, wyrżnięci wszyscy. Kilka chwil. Za Imperatora! Wszyscy krzyczą. Pamiętajcie, że ciągle odliczanie idzie, więc to może takie tutaj ciche... O, jeszcze od tyłu jakiś oddział wleciał. GT myślę, że cicho może liczyć na to, że właśnie zwycięży jeszcze w taki sposób, że kapitana może się zagapi. I mamy ogień tak naprawdę w kleszcze wziętą całą drużynę, czyli całą armię kosmicznych Marines. Ale znowu wlecieli szturmowcy na plecy właśnie, żeby związać ich walką wręcz. Morale tutaj jeszcze się jakoś trzymają. O, wiecie, zostali wyrżnięci. Kosmiczni Marines pozbawieni tutaj właśnie morale, jeden oddział. I na plecach jeszcze ci próbują działać. O, mamy też pierwszy czołg, Immolator. I kolejny jest w produkcji. Maksymalna populacja, jak widzimy. Nie można go wyprodukować. Widzimy też, że no, przychody są takie całkiem przyjemne dla Quel Capitana. Tymczasem z perspektywy GT wygląda to jeszcze lepiej. Ma mnóstwo zasobów rekwizycyjnych, które mógł tutaj spróbować właśnie jakoś lepiej wykorzystać. Czołg ulepszony na działko termiczne. Szczerze, nie wiem, czy to był dobry pomysł. To ulepszenie sprawia, że jak widzicie, on jest bardziej skuteczny na pojazdy i budynki, czyli po prostu to jest ciężkie zbrojenie przeciwko ciężkim jednostkom. Podczas gdy tutaj niby to jest ciężka piechota, ale jednak dalej piechota, nie jest to pojazd. Więc wydaje mi się, że to był trochę błąd. Chyba że GT obawia się, że sam Quel Capitano tutaj właśnie zacznie inwestować w jakieś potężniejsze. O, właśnie mamy Cult Machine, który pozwala przyzywać pojazdy dla kosmicznych Marines. Na przykład Predator Annihilator, no powiedzmy Predator Destructor, albo no, nazwijmy to tak, czołgi Predator. O, i dopiero później można je wyspecjalizować. Tam w Dawn of War 2 właśnie było to troszeczkę prostsze, po prostu przyzywa się Predatora Destructora, który jest po prostu czołgiem i można go ulepszyć na Predatora Annihilatora, czyli na taki wariant z działkiem laserowym przeciw czołgom. Połączmy się może znowu na Quel Capitana, który przyzwał sobie nawet znowu kapelana, drugą jednostkę bohaterską, który z tego co rozumiem jest taki trochę bardziej buffujący. Właśnie sam kapelan możemy zobaczyć potężnym atakiem w walce wręcz, zwiększa szybkość regeneracji pobliskich jednostek, piechocie i ciężkiej piechocie, jednostka skuteczna przeciwko piechocie i ciężkiej piechocie, dowódca. No wydaje mi się, że właśnie on jest taki bardziej buffujący, widzicie ta aura zwiększająca regenerację, co to? Melta bomby. O, 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 właśnie on widział. To jest tutaj duży problem GT, że Quel Capitano i jego kosmiczni Marines widzieli już jeden pojazd, ten czołg Immolator, dlatego może się teraz przygotować bardziej na spotkanie z takimi tutaj przeciwnikami. Bomby termiczne, to wydaje mi się, że dla nich, dla drużyny szturmowych Marines, oni mogą rzucić taką bombką. Wtedy nie wiedziałem, że to ulepszenie miotacze są na pojazdy, myślałem, że na piechocie. O, właśnie, więc tutaj mamy potwierdzenie od GT, że jeszcze niestety nie wiedział, że ulepszenie jakby bardziej wyspecjalizuje go przeciwko pojazdom. Wydaje mi się też, że to jest trochę taka stara szkoła, bym powiedział, że można byłoby na spokojnie zamiast, widzicie, tu jest dosyć dużo tego tekstu, którego jakby jeśli się nie wie, to trzeba czytać. Moim zdaniem na spokojnie dałoby się zrobić jakieś ikonki, zwyczajne ikonki, pokazane, że właśnie tutaj będzie jakieś, nie wiem, zniszczony czołg i wiadomo, że to jest po prostu przeciwko czołgom niż zwyczajny tekst. Ale to już takie moje widzimisię. Eskalacja konfliktu została teraz opracowana, limit zwiększony populacji pojazdów. Czyżby tutaj właśnie Quel Capitano szykował się jeszcze limit jednostek? No, zwiększa się, zwiększa liczebność tutaj na przyszłość armii ewentualnej. Aura inspiracji, ulepszone lokalizatory celu. Dużo, dużo ulepszeń. To jest moim zdaniem też bardzo fajne. Lubię w strategiach ulepszenia. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam. Dlatego na przykład Dawn of War 1 jest świetny. No, zwłaszcza jak się gra jakąś taką frakcją, bardzo po to ulepszenie. Czyli na przykład Eldarzy, z tego co wiem, oni mają bardzo dużo potężnych ulepszeń. Lubię takie rzeczy, które zwiększają właśnie nawet takie proste statystyki jak żywotność, obrażenia, zasięg wzroku, zasięg broni. Lubię, lubię bardzo takie rzeczy. O, co? Co się dzieje? Co? Ty! Kamuflażen! Co to jest? Szpieg! Co? Wow! Zabójczyni kultu śmierci. Jakaś z napletem na głowie. Co jest? Niewidzialna laska zaczęła nawalać. Ale widzę, że się wycofała właśnie czołg Immolator. Dwa oddziały szturmowe wskakują od razu na tyły wroga. I laser. I zaczyna się jazda. Zaczyna się znowu lepsza na wieżyczka Inferno. Która też, jak widzicie, niebieski promień jest po prostu lepszy przeciwko pojazdom i budynkom niż na piechotę. O, ale mamy też wyrzutnie rakiet, no. Kosmiczni Marines są tutaj przygotowani na ewentualne walki z cięższymi pojazdami. Molator odrywa. Uuu, nawet Dreadnought się pojawił. Na razie w wersji mele tutaj.
nawala całkiem potężnie. Jeszcze tym obrotowym atakiem. I widzimy, że chyba wszystkie siostry miłosierdzia tak zostały wyrżnięte w pień. Cała armia pada. Ognie piekielne, rakiety tutaj lecą. Jeszcze imulator ostatni zostaje na posterunku, ale ostrzeliwany przez plazmę. Rakiety. Został unicestwiony. Czemu one są takie słabe? Dieta nie może do końca zrozumieć właśnie chyba. Wiara? No właśnie, siostry miłosierdzia korzystają z wiary. Są takie potężne pasywki, czy tam bonusy chwilowe, z których trzeba korzystać. Bo to jest jakby no, dosyć ważna część tej frakcji. No i to chyba definitywny koniec. Wieżyczki ostatnie tutaj są już spuszczane, ale raczej nie zostaną nawet zbudowane. O, myśliwiec Lightning nawet się pojawił. No te jednostki latające, ja nie jestem ich fanem, są często bardzo słabe. Bardziej do podgryzania wroga niż do czegoś fajniejszego. O, i to tyle. Baza zniszczona. Rakiety nawet nie mogą trafić zawsze. Ale widzicie, tutaj właśnie jakby nie jest aż tak rozdzielone jak w StarCraftie, że jednostki mogą lub nie mogą bić. Znaczy no wiadomo, no w mele nie zaatakują statku latającego, ale większość jednostek jest w stanie w jakiś sposób właśnie zaatakować latające siły. Tak się generator tutaj się wysadził. Ale to raczej tyle. Definitywny koniec. Nie, bo oni jeszcze tutaj właśnie gdzieś strzelili z tych... Ja ci żadnych strat nie zrobiłem. No ja tutaj akurat wbrew pozorom w Dawn of War właśnie przynajmniej jeden, ważne są te kontry, nie? Ważne, żeby sprawdzać tutaj ta broń, o, w tym miejscu, żeby faktycznie wiedzieć co, na co jest skuteczne. Co też nie jest oczywiście jakimś totalnie tutaj indykatorem, jak widzicie ten pojazd powietrzny, zanim on zabije taką całą drużynę, to dużo, długo potrwa, mimo że jest skuteczny na piechotę. Ale no wydaje mi się, że to jest bardzo taki łatwy i dobry domysł, szybki, nie? Czy nasza armia się tutaj spisuje na coś lub nie. Transporter Rhino. A to już takie ostatnie, właśnie takie podrygi sióstr wojny. Plus jeszcze właśnie na kosmiczni Marines wydaje mi się, że oni jakby może nie są taką super endgame'ową frakcją, ale oni bardzo polegają na swoim sprzęcie, nie? Że mają mnóstwo opcji, żeby jakby tą armię uformować tak jak my chcemy, nie? Mają bardzo dużo opcji do tego. Jak to wszystko to widzimy, spamowanie dosłownie każdą jednostką. Ale to już nic nie da. Przełączymy się na kolę kapitana, właśnie jego zasoby. I w ogóle została minuta do zwycięstwa. Więc możemy to już nawet przyspieszyć tą rzeźnię. Produkowanie tych sił, ile wejdzie. 30 sekund, tak, zakończy się to zwycięstwem. O, nawet nie. 14 sekund zostało do końca, ale GT poddaje się. No cóż, co mogę powiedzieć? Wydaje mi się właśnie, że z tej gry zrozumieliśmy, że jakby kontrowanie jest bardzo ważne. Pamiętajcie, że każda właśnie jednostka ma swój rodzaj, swój typ, na przykład pojazd, ciężka piechota, lekka piechota i jeszcze napisane właśnie na co ta jednostka jest skuteczna. Na piechota, na niszczenie wrogich morali i na ciężką piechotę. To oczywiście jest też totalnie zmienne, nie? Jak tutaj kosmiczni Marines mogą sobie mnóstwo sprzętu, na przykład ten miotacz ognia na morale, ciężkie boltery na bardziej piechotę, plazmówkę na ciężką piechotę albo wyrzutnie rakiet na pojazdy i budynki. Więc tutaj właśnie trzeba o tym pamiętać, że jakby te kontry są bardzo, ale to bardzo istotne w tej grze. No i tyle. Dziękujemy za uwagę. Pamiętajcie, żeby zostawić jakąś sowitą łapkę w górę albo subskrypcję, żeby Imperator był zadowolony z was, bo inaczej, wiadomo, będzie Exterminatus. I co? Dziękujemy za grę też. Kor Kapitano jako Kosmiczni Marines i GT jako siostry wojny. Dziękujemy, do następnego, pozdrawiamy i cięcie.